Siemka, witajcie na WD Music Zone. Dzisiaj bardziej taki ciekawostkowy odcinek, bo pogadamy sobie o najdroższych łańcuchach, które są w posiadaniu raperów. Wiadomo, że z biżuterią raperzy są mocno utożsamiani, ale są tacy, którzy wydają na błyskotki grube tysiące, a ich całe kolekcje mogą być warte miliony dolarów. Dzisiaj zaprezentuję wam 10 najdroższych łańcuchów w rap grze, ale zanim do tego przejdziemy, zachęcam was do szybkiego zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapki pod filmem. Dobra, to zaczynamy od numeru 10. Pierwszym właścicielem niezwykle drogiego łańcucha jest T-Pain, który swój prime miał jakoś pomiędzy 2007 a 2011 rokiem. Wówczas w radiach można było często usłyszeć T-Paina, jest on również odpowiedzialny za rozpromowanie autotuna, pomimo że potrafi bardzo dobrze śpiewać bez tej wtyczki. Jego najdroższym łańcuchem jest Big Ass Chain, który stworzony został ze 197 karatów diamentów, a przy jego tworzeniu użyte zostało jedynie białe i żółte złoto. Łańcuch waży około 4,5 kg. Łańcuch kosztował rapera 410 tysięcy dolarów, jednak chyba już nie jest w jego posiadaniu. Podobno raper tęskni za swoim łańcuchem, o czym dał znać na swoim Twitterze w 2015 roku. 9. Wiadomo, że cała grupa Migos lubi obnosić się ze swoją cholernie drogą biżuterią. Najbardziej skromny, jeśli tak to można nazwać, z całej trójki jest Takeoff. Okazuje się jednak, że jak już wybiera się na zakupy do jubilera, to idzie na całość. Raper w 2017 roku zakupił Solarn System Chain, robione na specjalne zamówienie u Eliota Aviante. Kwota? 500 000 dolarów. A z czego składa się sam łańcuch? Zawieszka prezentuje model Układu Słonecznego. Na statku kosmicznym możemy zauważyć logo YRN, a każdy element jest ozdobiony diamentami oraz innymi kamieniami szlachetnymi. Jeśli wierzyć pogłoskom, to łańcuch waży około kilograma i zawiera 200 diamentów. 8. Trzecie miejsce od końca należy do Lil Jona i jego Crank Ain't Dead Chain. Raper swój łańcuch zakupił w 2005 albo w 2006 roku i pierwszy raz mogliśmy go oglądać na teledyskach do Go To Church ze Snoop Doggiem i Ice Cube'em oraz do Snap Your Fingers. Lil Jon zamówił wykonanie biżuterii u Jasona z Beverly Hills i ma w sumie 73 karaty diamentów, a składa się z 3756 białych diamentów o okrągłym szlifie, osadzonych w 18-karatowym żółtym i białym złocie. Całość waży około 2,3 kg. W 2007 roku Lil Jon otrzymał wpis do Księgi Rekordów Guinnessa poprzez posiadanie największego diamentowego wisiorka na świecie. Wyróżnienie to należy właśnie do łańcucha Crank Ain't Dead. 7. Następny na liście jest Sean Kingston, który dał się poznać szerszej publiczności w 2007 roku za sprawą singla Beautiful Girls, który wydał mając jedynie 17 lat. W międzyczasie zdążył zgromadzić dużą ilość pieniędzy. Na tyle dużą, że Sean stwierdził, że może sobie kupić pudełko 64 kredek za 500 000 dolarów. Wspomniane pudełko kredek okazało się być zawieszką do łańcucha. Sean Kingston nie nacieszył się zbyt długo biżuterią, ponieważ w 2007 roku jego siostra wysłała wspomniany łańcuch do jednego z jubilerów w Nowym Jorku, ubezpieczając przesyłkę jedynie na 500 dolarów. Przesyłka zaginęła razem z błyskotką. 6. Kiedy 6ix9ine wyszedł z więzienia po głośnej sprawie z członkami gangu 9 Trey Bloods, zgromadził wystarczająco pieniędzy, które podczas odsiadki nie były mu potrzebne, aby móc kupić sobie wiele nowej biżuterii. Na pamiętnym live, na którym zgromadziło się ponad 2 miliony osób, 6ix9ine pokazywał kilka ekskluzywnych zegarków, jednak najbardziej charakterystyczny okazał się nowy łańcuch z wizerunkiem rekina. Wizerunek ten również towarzyszył raperowi przy promocji swojego merchu, a sam rekin wzorowany jest na rekinie, którego można kojarzyć z bajki Gdzie jest Nemo. Całość kosztowała rapera 750 tysięcy dolarów. 5. Ponownie pod lupę bierzemy kolekcję w biżuterii 6ix9ine'a, gdzie najdroższym z jego wszystkich łańcuchów jest Spinning Chain. Raper pierwszy raz pochwalił się nim 21 lutego 2021 roku w emocjonującym wpisie na Instagramie. I jak widzicie, całość składa się z cyfr 6 i 9 umiejscowionych nad zawieszką oraz samej ogromnej zawieszki przedstawiającej wizerunek rekina w otoczeniu takich, powiedzmy, płatków kwiatka. Całość zawiera dużą ilość diamentów, a dodatkowo zawieszka może obracać się. Tego typu obracające się zawieszki to żadna nowość w hip-hopie, ponieważ aż takie ozdoby mieli przed laty już m.in. 50 Cent, Young Buck czy niedawno YNW Melly. Co więcej, sam 6ix9ine miał również inny spinning chain przed pójściem do więzienia. Z pewnością tamten był znacznie mniej warty od tego nowego, którego cena wyniosła 1 000 000 dolarów. 4. Na miejsce przed podium załapał się Mike Jones, którego pewnie paru z was może nie kojarzyć. Mike Jones to reprezentant sceny Houston, który wybił się szerzej w 2005 roku. Raper chciał swój sukces przypieczętować i kupił sobie łańcuch za okrągłe 1 000 000 dolarów, czyli Ice Age Chain. Łańcuch znany jest z tego, że jest niezwykle drogi, jak i z tego, że został skradziony. Historia z kradzieżą jest dość interesująca, bo złodziejem okazał się bliski przyjaciel rapera, który obrabował go w nocy, kiedy raper spał. Oprócz łańcucha skradziono mu wtedy jeszcze zegarek i bransoletkę. Swoją drogą, jeżeli chcecie odcinek o raperach, którym biżuterię skradziono, dajcie znać w komentarzu, a ja przechodzę już do podium dzisiejszego zestawienia. 3.
Trzecie miejsce mogłoby równie dobrze należeć do 6ix9ine'a czy Mike Jonesa, jednak kogoś trzeba było wybrać i padło na Pharrella Williamsa. Wokalista, a przede wszystkim producent, może pochwalić się łańcuchem, którego wartość wynosi okrągłe $1 milion. Łańcuch zawiera wiele różnych kamieni szlachetnych z wisiorkiem wysadzanym diamentami. Zawieszka posiada wizerunki członków zespołu NERD, a każda z tych postaci wysadzana jest diamentami i kamieniami szlachetnymi. Całość została zaprojektowana i stworzona przez Jacob the Jewelera. 2. Srebrny medal w dzisiejszym zestawieniu należy się Rick Rossowi, który wykupił sobie to miejsce za około $1.5 miliona. Raper chciał chyba zwiększyć swoją reputację po tym, jak został memem, ponieważ nosił łańcuch o wartości $50,000. Rick Ross zebrał potrzebną gotówkę i zlecił stworzenie Face Pendant Chain. Łańcuch kosztował rapera z Miami wspomniane $1.5 miliona, a jego twórca wykorzystał do stworzenia tego dzieła czyste diamenty w czarnym i żółtym kolorze. Łańcuch przedstawia podobiznę rapera, która na sobie posiada jeszcze taką samą głowę, umiejscowioną jako zawieszka. Był to swego czasu najdroższy łańcuch w rap grze, aż do czasu kiedy... 1. Aż do czasu, kiedy Gucci Mane nie dostał skromnego prezentu od swojej żony Kishi Kior. Swoją drogą, jeżeli chcecie usłyszeć historię Gucci Mane'a, zapraszam do jednego z ostatnich odcinków. Odnośnik macie na górze. Wracając. Gucci na święta od swojej żony otrzymał masywny łańcuch razem z zawieszką, na której widnieją napisy Ice Daddy. Jest to oczywiście nawiązanie do tego, jak Gucci kilka dni wcześniej został ojcem. Jeśli chodzi o szczegóły wykonania, to wiadomo, że błyskotka wykonana została przez zespół Pristine Jewelers z Nowego Jorku, a sam prezent waży około 10 kg. Noszenie go z pewnością nie należy do najwygodniejszych czynności. Biżuteria zawiera 540 karatów diamentów i mierzy około 81 cm długości i ponad 6 cm szerokości. Cena? Kisha Kior musiała mocno nadszarpnąć swój budżet, bo na prezent dla Gucci'ego wydała prawdopodobnie $2.5 miliona. Nie jest to jednak pierwszy tak drogi prezent w ich małżeństwie, ponieważ o ile mnie pamięć nie myli, pierścionki zaręczynowe Gucci'ego i Kishi kosztują dobre kilka milionów dolarów. Ogólnie sam Cuban łańcuch, który jest dołączony do zawieszki, jest prawdopodobnie największym tego typu łańcuchem, jaki kiedykolwiek powstał. Trzeba królowi oddać co królewskie i nie jest to dla mnie ogromnym szokiem, że pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje Gucci Mane. Warto jednak zwrócić uwagę też na inne miejsca, ponieważ jak okazuje się, wcale nie najbogatsi mogą pochwalić się najbardziej ekskluzywnymi błyskotkami. Dajcie znać, jak podobał wam się odcinek. Jeżeli materiał okazał się dla was ciekawy, zachęcam jeszcze raz do kliknięcia subskrypcji razem z dzwoneczkiem oraz zostawienia łapki pod filmem. Będę również wdzięczny za udostępnienie tego materiału komuś, kogo interesuje temat rapu. Ode mnie to tyle na dzisiaj, słyszymy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia.